Jeśli chcielibyśmy analizować części mowy i chcielibyśmy dodatkowo taki system nauczyć samodzielnie tego, aby dokonywał tego procesu, to najczęściej będzie wymagało to posiadania poetykietowanego zbioru danych. Tak jak w przypadku ukrytych łańcuchów Markowa, potrzebowalibyśmy znać, Sekwencje zarówno stanów widzialnych, jak i stanów ukrytych, co jest dosyć ciężkie, ponieważ musimy ręcznie taki zbiór poetykietować albo zlecić to osobom, które znają się na danym języku. W toku tworzenia jakichkolwiek projektów bazujemy jednak najczęściej na pewnych gotowych, przeuczonych już wcześniej modelach, nauczonych na korpusach pochodzących z danego języka, który akurat rozpatrujemy. Oczywiście biblioteka Spacey jako standard NLP w Pythonie dostarcza również tego rodzaju możliwości, także najczęściej nie musimy przeprowadzać procesu nauczania samodzielnie, a co więcej Spacey pozwala nam również osiągnąć trochę więcej. Rozpatrzymy sobie tutaj części mowy dla języka polskiego. Zaimportujemy na samym początku w standardowy sposób bibliotekę Spacey, a następnie załadujemy sobie zbiór. Ten średniej wielkości, który pozwoli nam rozpatrzeć poszczególne teksty pod kątem części mowy, jakich w nich występują. Zdaniem, które będziemy rozpatrywać, będzie zdanie dotyczące Warszawy, które zaczerpnąłem z polskiej Wikipedii. Wywołujemy więc nasz model, który zachowaliśmy sobie w zmiennej NLP, na tym zdaniu, a następnie stworzony w ten sposób dokument wyświetlamy. Możemy zanalizować części mowy, które zostały przypisane do poszczególnych słów, korzystając z atrybutu pos, part of speech, który został przypisany dla każdego pojedynczego tokena. Noun, czyli rzeczownik, został przypisany zasadniczo prawidłowo do rzeczowników. Przymiotniki, adjective, również zostały przypisane poprawnie. Punctuation, czyli znaki przestankowe, wydają się być również stworzone. Prawidłowy sposób. Oczywiście analiza w ten sposób pozwala nam dostrzec, jakie części mowy znajdują się w naszych tekstach, jednak czasami możemy być zainteresowani tym, aby wyodrębnić z tekstu tak zwane known chunks, czyli nie same rzeczowniki, ale pełne frazy rzeczownikowe, które nie składają się z jednego wyrazu, a ze wszystkich wyrazów, które dany przedmiot opisują. Niestety, ale w przypadku języka polskiego, a przynajmniej tego modelu dla języka polskiego, który wykorzystaliśmy, tego rodzaju metody niekoniecznie działają. Jeśli jednak wykorzystamy język angielski, to w tym momencie okazuje się, że działa to już trochę lepiej. Tutaj widzimy, jak moglibyśmy wykorzystać noun chunks, czyli frazy rzeczownikowe dla języka polskiego, gdyby były one wspierane. Mamy pętlę, jednak ta pętla nie wyświetla nam absolutnie nic na wyjściu. Dzieje się tak dlatego, że po prostu tego rodzaju frazy rzeczownikowe nie zostały przez nasz model oznaczone. Jeśli jednak załadujemy model języka angielskiego i wywołamy go na zdaniu w języku angielskim, które również dotyczy Warszawy, to możemy już noun chunks wyświetlić. Widzimy więc, że metropolis to tak naprawdę Demetropolis. W oryginalnym tekście: River, the Vistula River i tak dalej, i tak dalej. Są to więc rzeczowniki wraz z opisującymi je słowami, najczęściej przymiotnikami. Dość interesującą funkcjonalnością biblioteki Space jest to, że możemy za jej pomocą stworzyć sobie drzewo dokumentu, to znaczy odkryć wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi słowami, najczęściej w obrębie zdania. Dokonujemy tego najczęściej na poziomie zdania, ponieważ w tej jednostce wzajemne relacje pomiędzy wyrazami mają najczęściej sens. Gdybyśmy jednak starali się rozwiązywać problem koreferencji, to znaczy wyrazów, które są inne, ale pisują ten sam przedmiot, np. w języku angielskim imię oraz słówko he or, albo she, to w tym momencie taka koreferencja mogłaby wybiegać poza ramy pojedynczego zdania, jednak w przypadku drzewa zdania oczywiście nie ma to żadnego sensu. Pakiet DisplayC z biblioteki Spacy pozwala nam wyświetlić tego rodzaju drzewo dokumentu. Możemy stworzyć sobie listę wszystkich zdań z danego dokumentu, korzystając z atrybutu sense, jak Sentences, na dokumencie, skonwertować go do listy, a następnie przekazać jako pierwszy parametr metody render. Biblioteki Displacy, ustalając styl takiej wizualizacji na DEP, od dependency, czyli zależności pomiędzy słowami. W wyniku czego otrzymujemy taką wizualizację. Każde słowo ma przypisaną część mowy, która jest dla niego charakterystyczna, a strzałki wraz z opisami wyznaczają relacje pomiędzy poszczególnymi słowami. Akurat nasze zdanie było dość rozbudowane, bardzo długie i ta wizualizacja jest dość duża. Jednakże gdybyśmy chcieli prześledzić, jak takie zdanie wygląda i jakie są wzajemne relacje słów, to możemy bardzo łatwo to zrobić. Dodatkowo, jeśli na przykład chcielibyśmy obsłużyć to programistycznie, to może bardziej sensowne nie będzie patrzenie na samo drzewo, ponieważ sam system nie zrobi tego w sposób Całkowicie autonomiczny, ale możemy przejść sobie przez na przykład wszystkie dzieci danego tokenu w sensie zależności słów w zdaniu, korzystając z atrybutu children wywoływanego na danym tokenie, dzięki czemu widzimy, że Warszawa jest jak gdyby rodzicem dla słów miasto, miasto, Nizinie, Mazowszu oraz Wisłą, a na przykład słówko-wisłą. Jest rodzicem słowa nad, ponieważ nad wisłą jest pewnego rodzaju określeniem miejsca, wisła jest samym miejscem, a nad pewnego rodzaju relacją, nazwijmy to przestrzenną. Jeżeli więc będziemy chcieli stworzyć pewnego rodzaju system, który ma właśnie bazować na relacjach pomiędzy wyrazami, to tego rodzaju analizy mogą okazać się przydatne. Samo zresztą rozpoznawanie części mowy może być pewnego rodzaju pomocniczą metodą do tego, abyśmy byli w stanie zrozumieć na przykład o czym mówi dany tekst, ponieważ to o czym mówią dokumenty, które zgromadziliśmy, wyznaczone będzie zazwyczaj przez rzeczowniki, które pojawią się właśnie w tych dokumentach.